Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować cię do poprawy jakości Twojego życia. Tak na wstępie, chcę Ci powiedzieć, że to się zdarza. I takie dni, gdy faktycznie to postrzeganie naszego ciała nie jest zbyt optymistyczne i patrzymy na nie surowym okiem, jesteśmy niewyspane, opuchnięte, zestresowane, to wszystko się odbija też na tym, że my gdzieś przenosimy tę winę na nasze ciało, i to jest ok, to się zdarza, i jestem pewna, że jak zapytacie swoją przyjaciółkę, mamy czy kogokolwiek, czy czasem ma takie dni, gdzie czuje się ze sobą samym gorzej i gdzie ten wygląd w pewien sposób definiuje to, jak on się czuje jako człowiek. Ale potraktuj te dni jako wzmocnienie dla Twojego charakteru, dla wzmocnienia Ciebie jako człowieka, Twojej osobowości, może feministycznych poglądów i tym bardziej, jeśli nie chcesz zwracać uwagi na to, jak Twoje ciało wygląda, nie chcesz, żeby odgrywało to tak dużą rolę w Twoim życiu, to tym bardziej się nie katuj tym, że masz takie dni, bo każdy je ma i właśnie potraktuj te dni jako trening, jako szansę na to, aby wzmocnić to poczucie, że nawet mimo tych gorszych momentów, Ty je pokonujesz i wychodzisz z takich dni silniejsza. I pamiętajmy też, że my możemy mieć świetne życie. Nie będąc wcale taką ślicznotką, jestem ciekawa, czy chłopcy na przykład, jak się budzą po imprezie, tacy wiecie, skacowani po melanżu i, i po prostu sobie rano wstają, idą do łazienki i patrzą na swoje odbicie w lustrze. Czy oni się zastanawiają, kurde? Jak ja wyglądam? O nie, dzisiaj chyba nie wyjdę z domu. Albo jeszcze gorzej, ciekawe, jak ja wyglądałem wczoraj po kilku głębszych i, i jak wyszedłem na zdjęciach. No, powiem Wam, że teraz sama sobie dałam zagwozdkę i przy najbliższej okazji spytam się o to moich kolegów. <grych> Ale wydaje mi się, aczkolwiek spoko, jak się dowiem, to Wam też zdradzę, że raczej nie, albo nie aż w takim stopniu, jak to się dzieje u dziewczyn. A dlaczego? No, hmm, wydaje mi się, że takim istotnym powodem może być to, że mężczyznom nie wmawia się od małego, że ich główną wartością jest wygląd. Ale gdy już nadchodzi taki dzień, myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy nie mylimy tego uczucia, bo jakby hmm, czy to, że czujesz się brzydko, jest uczuciem, czy brzydko to jest uczucie, bo może w Twoim przypadku to bycie brzydką jest inną nazwą na emocje, której nie jesteś świadoma. Czy nie mylisz tego z tym, że na przykład jesteś smutna, że czujesz się samotna, może czujesz się zła, może odrzucona, może przekładasz właśnie te swoje niepowodzenia, kłopoty w relacjach, w szkole, w pracy? Albo jakieś losowe sytuacje, które ci się przytrafiły na swoje ciało. Tutaj też warto skonfrontować ze sobą, czy uważasz, że na przykład gdybyś była ładniejsza, to to by się nie stało. Gdybyś wyglądała tak i tak, to że wtedy byłabyś szczęśliwa i wszystko w życiu by ci się udawało. Bo tutaj uwaga, uwaga, niestety muszę niektórych zasmucić, ale tak nie jest nasze ciało nie jest przedmiotem, które jeśli będzie wyglądało w określony sposób, to przyczyni się do tego, że my będziemy mieli szczęśliwsze, bardziej udane życia. I w drugą stronę nasze ciało nie jest problemem, ale nasze myślenie o nim i jego krytyczna ocena już tak. I z tą świadomością myślę, że możemy już powoli przechodzić do tej listy dziesięciu rzeczy, które mogą ci pomóc właśnie podczas takich dni. I taką pierwszą fundamentalną moim zdaniem sprawą jest to, aby traktować swoje ciało jako doświadczenie, a nie jako wytwór przeznaczony do tego, aby pięknie wyglądał. Warto podejść do naszego ciała tak funkcjonalnie, co ono ma robić, jakie funkcje ono ma spełniać, bo w tej liście rzeczy, które robi ciało, to, że ono wygląda w pewien sposób, jest naprawdę na szarym końcu. I ja, będąc na bielheimie, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, i jak wiele ważnych funkcji i skomplikowanych procesów codziennie robi dla nas ciało. To, że my trawimy, to, że my oddychamy, to, że my codziennie rano wstajemy, że my myślimy, że czujemy, to wszystko to są tak skomplikowane i złożone procesy, a nasze ciało wykonuje je dla nas codziennie, każdego dnia. Czy my je kochamy, czy my je nienawidzimy, ono to dla nas robi. Dobrze się czasami tak zdystansować do tego i, i podejść trochę krytycznie do naszej krytyki. <laughs> Masło maślane, ale chodzi mi o to, aby nie dopuścić do tego, żeby ten nasz wygląd w jakiś sposób popsuł nam dzień. Wygląd to lichy fundament, jeśli to na nim chcemy budować pewność siebie. Jest bardzo nietrwały i tak naprawdę. Z dnia na dzień możemy ten wygląd stracić, na przykład w wypadku, którego oczywiście nikomu nie życzę, ale takie są fakty. A to, jaką jesteś osobą, czy jesteś pięknym mentalnie człowiekiem, zostaje na zawsze. To trochę tak jak z inwestycjami. Wolisz inwestować w coś, co za kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat przeminie i nie będzie już z tego większych korzyści? czy wolisz inwestować w coś trwałego, co realnie wpłynie na życie twoje, jak i innych i będzie na zawsze? Drugą moją taką poradą będzie to, aby odinstalować social media. Często jest tak, że szczególnie w te dni, kiedy my się ze sobą nie czujemy za dobrze, ten Instagram potrafi być bardzo toksycznym i niszczącym narzędziem bo czasami te wizerunki, które my widzimy, one nas wcale nie motywują, a wręcz przeciwnie, wpędzają nas w kompleksy, sprawiają, że uważamy, że jesteśmy niewystarczające, za brzydkie, za grube, odniosłyśmy za mały sukces i, wiecie, chcemy dążyć do tego lepiej, więcej, szybciej. A wydaje mi się, że w takie dni, nasz organizm daje nam znać, że trzeba trochę zwolnić, posiedzieć, pomyśleć, skupić się trochę na sobie i na tym naszym dobrostanie psychicznym. A takie odinstalowanie social mediów na dzień czy dwa naprawdę nie zrobiło jeszcze nikomu krzywdy, a taki detoks od treści i odcięcie się trochę od tego nierealnego, wirtualnego świata może naprawdę zrobić wiele dobrego i każdemu to polecam. Trzecią wskazówką będzie to, aby odstawić wagę. Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś po każdym takim większym evencie, większej imprezie, wyjściu, kolacji, następnego dnia rano po wstaniu szłam do łazienki, stawałam na wagę i się ważyłam. I no, jak możecie zgadnąć, wynik nigdy nie był satysfakcjonujący, nigdy nie wprawiał mnie w to, że czułam euforię, a swoją drogą to też niedobrze, jeśli na, na widok jakiejś cyferki czujemy euforię albo smutek. Dlatego Pierwszą rzeczą, którą polecam zrobić, to wyłączyć wagę, wyjąć z niej baterię, w ogóle rozwalić ją, nie mieć w domu. Ja to praktykuję już od kilku dobrych lat, się nie wierzyłam. Na badaniach mam tylko kontrolę wagi, ale wtedy proszę, już dwa razy mi się zdarzyło, poprosić, aby, aby po prostu pani doktor tę wagę wpisała tylko do tabelki, którą tam ma i potrzebuje, a ja nie wiem, jaka ona jest. Także u mnie to się sprawdza i polecam. No a oprócz tego też ważne jest, aby tego dnia jeść i pić. I nieważne, ile zjadłaś poprzedniego dnia, nie wpędzaj się w to toksyczne koło i nie ograniczaj się, nie karaj się głodzeniem za to, że poprzedniego dnia zjadłaś mniej. Bo znowu to ci nie pomoże, a wręcz zaszkodzi karasz w ten sposób swoje ciało za coś, za co nie powinnaś go karać, i w ogóle odejmowanie jedzenia nie służy niczemu, także jedz. Zdrowo, odżywczo, z dbaniem o siebie. Jeśli masz ochotę, to zjedz deser. Nie zapominaj też o wodzie. Nawadnienie się jest turbo ważne i, i w tym momencie możesz zastopować ten podcast, iść po szklankę wody, nawodnić się i tu wrócić. Nie żartuję. Mam nadzieję, że to zrobiłaś. No dobra, zakładam, że tak. Także lecimy dalej. Czwartą rzeczą jest rozmowa z bliską Ci osobą. To może być mama, to może być przyjaciółka, to może być twój chłopak, to może być też psycholog albo psychoterapeuta. Jeśli masz taką możliwość, porozmawiaj z osobą, która nie tyle ci pomoże, bo oprócz psychologa, psychoterapeuty, twoi znajomi raczej nie są kompetentni na tyle, aby ci pomóc. I oni nie są odpowiedzialni za twój stan, za twoje szczęście, ty jesteś odpowiedzialna. Także, jeśli chcesz, aby oni cię wysłuchali bo tak naprawdę tylko to mogą zrobić, to zadzwoń do nich i powiedz siema mordo, ja chcę się tylko wyżalić, posłuchaj, możesz nawet odłożyć ten telefon na bok, ja to sobie pobiadolę, skończę, będzie mi lepiej, powiesz mi tak, wspieram cię, też tak mam, będzie dobrze i na tym skończy się nasza rozmowa. No i w ten sposób... Jesteście ok, ze sobą, z drugą osobą, bo jej nie obciążacie. Jeśli to jest psychoterapeuta, psycholog, to myślę, że on też wam realnie pomoże i to w ogóle powinien być pierwszy punkt. Nie wiem, czemu ja go tutaj nie zawarłam. Jeśli masz takie problemy z postrzeganiem swojego ciała, albo czujesz, że jest to dla ciebie za dużo, że wpędza cię w jakieś takie ciemne obszary. To naprawdę rozważ wizytę u psychologa, u psychoterapeuty. Jeśli nie możesz sobie na to pozwolić ze względów finansowych, to może zastanów się, czy nie warto zasięgnąć pomocy psychologa szkolnego albo na studiach. Ale uwierz mi, taka rozmowa z kimś ci bliskim, z kimś, kto może wie, że masz takie problemy. A jeśli nie, no to właśnie, może, może dobrze będzie się z tym trochę uzewnętrznić i usłyszeć: hej, ja też tak mam, to jest w porządku. Dodaje nam czasem dużo otuchy i wpływa na to, że jest nam jakoś tak lżej. A jeśli nie masz takiej osoby albo nie chcesz się z tym za bardzo uzewnętrzniać, to z pomocą przychodzi punkt piąty, czyli pisz dziennik. Jednym z moich nawyków ubiegłorocznych, no a w tym roku też w sumie go praktykuję, jest journaling i ja piszę dziennik. Nie powiem, że codziennie teraz, ale jest to kilka razy w ciągu tygodnia, jakieś pięć, może cztery, czasem codziennie, czasem to będą trzy dni. Nie jest to już tak bardzo regularne, ale był czas, kiedy ja pisałam codziennie i takie wylewanie moich myśli, moich emocji, nazywanie tych moich stanów emocjonalnych, to już samo w sobie jest bardzo pomocne, bo czasami my nawet nie wiemy, jakimi słowami określić to, co my czujemy, a jak to nazwiemy i zdamy sobie sprawę z tego, co my tak właściwie czujemy, to już czasami jest kamieniem milowym w tym, aby nam się polepszyło. I bardzo, bardzo polecam ci pisać o Twoich emocjach, wylewać je na papier. Kartka przyjmie wszystko. Możesz sobie założyć do tego piękny notesik, możesz pisać na kartkach, możesz sobie tam wypisywać cytaty albo pisać, co Cię trapi. Może też chcesz napisać, za co jesteś wdzięczny, aby jakoś odwrócić uwagę od tych myśli, ale naprawdę wylewaj to wszystko na papier, a uwierz mi, po pewnym czasie będzie Ci lepiej. Ja mam takie wrażenie, że jak piszę te moje myśli na papierze i te negatywne też czasami rzeczy, to jakby to ze mnie wychodziło, jakby ta kartka przyjmowała ze mnie te negatywne emocje. Także spróbuj. Nic cię to nie kosztuje i to jest naprawdę super forma, nie dość, że nazywania swoich emocji, to też jakiegoś ich wypuszczenia. Jak już wiemy, co czujemy, zapisaliśmy i nazwaliśmy te emocje, które w nas są, Polecam się trochę rozproszyć, albo skierować tę naszą uwagę na coś innego. Może to będzie odmurzający film na YouTubie, albo właśnie może wręcz przeciwnie, to będzie ambitny dramat, dreszczowiec, taki trzymający w napięciu, zmuszający do myślenia, ja bardzo polecam swoją drogą, na przykład Black Mirror, albo, albo stand-upy. Bardzo lubię, bardzo polecam. Albo może chcesz się też tak artystycznie wyładować, może grasz na jakimś instrumencie. A jak nie, to może masz jakąś książkę, którą od dawna chciałaś przeczytać. Próbuj się skupić na czymś przyjemnym i przekierować to swoje myślenie na inne tory. Siódmą rzeczą będzie, uwaga, 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 trening. Ale zanim wyłączysz jeszcze ten podcast, nie, to nie ma być katorżniczy trening, 15 tabat, 2 godziny interwał, 20 kilometrów biegu, 10 kilometrów roweru, no i jeszcze przepłyń sobie 5 basenów. Nie, nie, nie. To ma być przyjemność, ruch, który sprawia Ci radość. Może to będzie delikatny trening jogi, który dodatkowo zminimalizuje gdzieś ten Twój stres i myśli. Skupisz się na ruchu swojego ciała, na tym delikatnym rozruszaniu, stretchingu. Ja bardzo polecam kanał, o nie, teraz będę musiała powiedzieć tą angielską nazwę. Uh, wybaczcie Yoga with Adrian, podlinkuję Wam w opisie. I ona ma tam różne treningi, ma też takie delikatniejsze, ma takie, które wymagają więcej ruchu, ale bardzo lubię jej treningi jogi i, i też to, w jaki sposób ta narracja jest prowadzona. Także bardzo polecam I, i może sobie spróbujecie. Mamy też w Polsce Gosię Mostowską, to z nią tak samo, może spróbujecie sobie treningów, ale żeby to był taki ruch delikatny, uważny, taki, aby Was nie obciążał i żeby sprawiał Wam przyjemność. Może lubicie tańczyć... Ruch i medytacja w jodze albo ruch i muzyka w tańcu mogą być lekarstwem na naprawdę wiele problemów. A może w ogóle jesteś dzisiaj wyczerpana i nie chcesz wstawać z łóżka, aczkolwiek polecam, bo endorfinki robią swoje. No ale dobra, nie chcesz, to to też jest ok. Prześpij się, zrelaksuj. No i właśnie punkt ósmy, czyli ubierz się tak, jak lubisz i czujesz. Jeśli zdecydowałaś, że zostajesz w tym łóżku, to uwierz się w wygodną piżamkę. Coś, w czym poczujesz się komfortowo, w czym poczujesz się otulona, w czym będzie ci ciepło, a może właśnie chcesz zrobić trening i weźmiesz swoje najlepsze leginsy i top sportowy, nie te podarte, w których ćwiczysz w domu zazwyczaj, tylko te najlepsze, wyjściowe, opinające, w których czujesz się fenomenalnie, takie właśnie załóż, albo może właśnie dla Ciebie takim lekarstwem będzie to, że ubierzesz się w przepiękną sukienkę, założysz szpilki i poczujesz się jak milion dolarów. Dopasuj to do siebie, do tego, co ty lubisz i do tego, co ty w danej chwili czujesz. Punkt dziewiąty. To zrób dla siebie coś miłego. I tu znowu, w zależności od preferencji. Może to będzie długa kąpiel z ulubioną muzyką, ze świeczką, może z płatkami kwiatów. A może będziesz chciała gdzieś wyjść i zabrać się na najlepszą kawę w mieście z tego Starbucksa albo Kosty albo Nero, nie wiem co tam jeszcze jest. I wziąć sobie to najdroższe lata za 20 zł, zabrać ze sobą książeczkę, usiąść w tej kawiarni i poczuć się jak bohaterka filmu. A może będzie to ugotowanie przepysznego posiłku, upieczenie czegoś. Albo coś, co ja na przykład lubię robić, to siadam sobie przy biureczku, zapalam świeczkę, maluję obraz i słucham podcastów. W ogóle mi w takich momentach bardzo pomaga słuchanie ludzi. Nie za bardzo lubię wtedy mówić, a słuchać, chillować, poznawać historię innych osób. Wtedy zazwyczaj wlatują u mnie takie podcasty wywiadowe. Żurnalista ma super podcasty, moim zdaniem. Ostatnio słuchałam podcastu z Kizo i z Dorotą Szelongowską, także y, polecam, bardzo polecam. <grym> no i dziesiątą, już ostatnią rzeczą, to będzie to, aby napisać listę wdzięczności dla swojego ciała. I o tym mówiłam w poprzednim odcinku, czyli w odcinku 10 rzeczy, które zabiera ci obsesja piękna. I tutaj znowu moją sugestią jest to, aby ta lista była jak najbardziej funkcjonalna. Także napisz, że dziękujesz tym swoim grubym udom za to, że możesz dzięki nim zrobić ten trening jogi czy potańczyć, albo że dziękujesz tym swoim podkrążonym oczom, że dzięki nim możesz oglądać te wszystkie filmy i czytać książki, albo tej swojej oponce na brzuchu, że może dzięki niej masz pojemniejszy pęcherz i że dzięki niej jest praktyczniej, bo możesz dłużej wytrzymywać bez toalety w pobliżu. Także tak podziękuj swojemu organizmowi za świetną robotę, którą wykonuje dla ciebie każdego dnia. I wiesz co? Przeproś. Przeproś za to, że czasami bywasz dla niego taka surowa, bo robi dla ciebie tyle cudownych rzeczy każdego dnia i zastanów się. To mówię też do siebie. Czy potem wszystkim, co to ciało dla ciebie robi, hejtowanie go i karanie i surowa ocena jest uzasadniona? Podejdź do niego z miłością no dobra, może z miłością to jeszcze nie, jeszcze to nie jest ten etap, ale z akceptacją i z wdzięcznością, bo mimo tego, że może nie jest idealne, to idealnie spełnia swoje zadanie. I tym akcentem będę kończyła dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że któraś z tych rzeczy ci pomoże, jeśli będziesz miała taki gorszy dzień, albo może, jeśli teraz go właśnie przeżywasz. Pamiętaj, jesteś wspaniałą, wartościową osobą i jestem z Ciebie dumna, że w takich chwilach szukasz wsparcia i szukasz sposobu na to, jak poczuć się lepiej. Jestem pewna, że sobie z tym poradzisz. No dobra, to leć zrobić dla swojego ciała i dla siebie coś cudownego, coś miłego, życzliwego, a ja się z Tobą żegnam. Dzięki. Cześć!